50, 60, a nawet 65 lat razem. Małżeństwa z takim imponującym stażem wyróżniono w gminie Kolbudy na uroczystej kolacji w Lublewie Gdańskim. Medale wręczaliśmy parom z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, ale na dzisiejszej uroczystości mamy też pary, które przeżyły razem ze sobą 60 lat, a nawet 65 lat. To jest wzruszenie wielkie dla nich wszystkich, ale też dla nas. Naprawdę przeżyć 50, 60 czy 65 lat razem jest to coś niesamowitego. Dzisiaj trudno znaleźć tak wiele zaangażowania i takiej wytrwałości, żeby razem przejść przez życie w troskach, ale też oczywiście w wzruszeniach różnych, pięknych chwilach, ale tych gorszych. Jest to coś niesamowitego. Życzę im dużo, dużo zdrowia i dalszych lat wytrwałości w zgodzie, pokoju i w samych uśmiechu i radości. Jeśli chodzi o związki, to od jubilatów możemy bardzo dużo się nauczyć. Wydaje się, że to pokolenie starszych osób rzeczywiście jest bardziej wyrozumiałe, bardziej tolerancyjne. No i doświadczenie czasów trudnych pewnie nauczyło takiego zrozumienia dla niedoskonałości drugiej osoby. Ja się ogromnie cieszę, że jest tak duża liczba jubilatów. Ja oczywiście życzę sobie, żeby młode pokolenie uczyło się tej cierpliwości, wytrwałości, wyrozumiałości, patrząc na naszych jubilatów. Zdrowia, 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 miłości, miłości bliskich. Tego życzymy. A jaki jest sekret udanego wieloletniego związku małżeńskiego? Zapytaliśmy o to naszych jubilatów. Tak to jakoś wyszło. Pracowaliśmy razem, zapoznaliśmy się i tak rok po roku. I przeleciało tych 65, nawet półtora miesiąca zabrakło do 66. Jestem z Wileńszczyzny. Tamśmy pracowali, tamśmy zapoznali, tam się pożenili. Dopiero przyjechałem w 57 roku tutaj na Gdańsk. I tak żyliśmy. Porozumienie tylko jest najważniejsze, jedno z drugim. Myśmy się w lipcu pierwszy raz zapoznali, a we wrześniu, 11 września już było wesele. Nie? I do tego czasu tak pędzi mnie. I do tego czasu zeszło. Źle nie było. Nie? Nie ma sekretu żadnego. Bardzo wspaniale żyliśmy. Bardzo miło. Tak samo, nic przesadnym się, nic bardzo w porządku. Wszystko dobrze, jak najlepiej, aby tak dalej było. Trzeba się kochać, ale ja się z tego nie śmieję, naprawdę. No, z najmniejszych konfliktów, no po prostu trzeba unikać konfliktów w życiu. Dbać o całą rodzinę, mamy wspaniałe dzieci, wspaniałe wnuki. Pomaga nam to żyć w szczęściu i w zdrowiu, no tyle już lat, także mamy dla kogo żyć, ale... Chcielibyśmy być za 10 lat jeszcze, no. Mierzmy siły na zamiary. W każdym bądź razie no, nasze życie naprawdę było i jest cudowne. Naprawdę i byśmy chcieli żyć i żyć. Tak, także... ja jako żona nie żałuję żadnej chwili. Ciężka praca. Po 60 lat mamy zawodowej pracy. Mąż 63, także praca uszlachetnia. Dom, dwójka dzieci wychowanych. Po prostu trzeba się szanować. Dużo wyrozumienia dla drugiej osoby. Cierpliwości. Tak. I praca, jeszcze raz praca. Tak. Nad sobą. Tak. Prowadzenie domu. Teraz młodzi z byle powodu się rozwodzą. Tutaj trzeba było i trudne chwile przeżyć, i lepsze chwile. Z bratem jechała na motorze i stała na ulicy, a ja akurat wracałem ze statku, no i podeszłem do Tolka, bo jego znałem, a jej jeszcze nie znałem, nie? No i tak żeśmy się zapoznali. No na motorze, kochany, to ja jeździłam jak szatan. No. Ludzie jak mnie widzieli, szwagier z tyłu siedział taki wysoki, to kobieta czereśnie wypuściła z rąk, jak zobaczyła. Sekret to nie jest, po prostu trzeba przeżyć wszystko, co jest i dobre, i złe. Różne rzeczy po drodze się zdarzały. Poznaliśmy się na Kujawach, tam mieszkaliśmy, ale marzyło nam się przyjechać do Gdańska i tu przyjechaliśmy. Całe nasze życie małżeńskie, w zasadzie, no tak od samego początku byliśmy w Gdańsku, a na emeryturę przyjechaliśmy do Jankowa, jako że to jest zgodne z imieniem mojego męża, czyli od Jana jest Jankowo. Inspirujące historie i wielka miłość. Gratulujemy jubilatom i mamy nadzieję, że już niedługo spotkamy się ze wszystkimi przy okazji kolejnej okrągłej rocznicy. Polecamy również zobaczyć na przystani w Kolbudach ogrom atrakcji dla dzieci oraz czwarta edycja Rakaut w gminie Kolbudy. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.